Mistrz Antoine spogląda z ramki ściennej i śmieje się sardonicznie, po francusku, jakby chciał powiedzieć memento mori i oddać, a widzisz, nie wszystek umarłem. To fragment wiersza Romana Pogorzelskiego, którym pragnę otworzyć tę wystawę dotyczącą sieradzkiego światowej sławy fryzjera Antoana Cierplikowskiego. Zanim powstanie wirtualne muzeum, które jest w planach miasta Sieradza, właśnie Antoana Cierplikowskiego, ja dziś zapraszam Was na wirtualny spacer, który poprowadzi sieradzki historyk, regionalista Jan Pietrzak. Antoni Cierplikowski przyszedł na świat w Sieradzu 24 grudnia 1884 roku jako syn Antoniego Szewca i Joanny z domu Majszak. Na pierwszej gablocie prezentujemy kopię oryginalnego aktu urodzenia Antoana, jak również Sieradz, te budynki, w których Antoan się urodził. Prezentujemy również jedno z nielicznych zdjęć Antoana z jego siostrą Salomeą, która była od niego starsza o 2 lata, i również najstarszego Rafała. Kolejna plansza prezentuje już Antoana jako mistrza sztuki fryzjerskiej. W roku 1902 Antoan pozostawił Sieradz i wyjechał do Paryża. Najpierw pracował w suterenie, w perukarni, ale kiedy jednego dnia stało się tak, że uczesał w nietuzinkowy sposób jedną z klientek, wszyscy chcieli przychodzić, żeby czesał ich, wszystkie panie francuskie, żeby czesał je ten Antoś, chłopak z Rosji. Należy pamiętać, że Polska była wtedy pod zaborem rosyjskim. Te tereny tutaj Sieradza i Antoan pojechał tam z paszportem rosyjskim. Zdjęcia, które prezentujemy na wystawie, pokazują właśnie Antoana, który czesze swoje przepiękne fryzury. Mamy również kopię pięknego wydawnictwa Antoan Dokument. Antoan wydawał co kwartał, właśnie co miesiąc, specjalne pismo poświęcone nie tylko fryzurom, ale również tym wszystkim, czym można było upiększyć kobiety. Antoan to także wielki miłośnik i koneser sztuki. Prezentujemy tutaj różne dzieła sztuki. Tutaj mamy akurat Ksena van Dengena, portret Antoana jako Buddy. Mamy również pracę Sary Lipskiej, jak również pracę Xawerego Donikowskiego. Co ciekawe, te wszystkie dzieła sztuki były wkomponowane w jego pomieszczenia, właśnie w jego paryskiej willi. Antoan Cierplikowski utrzymywał stałe kontakty z rodzinnym Sieradzem. Jeżeli nie mógł przyjechać do tego Sieradza, to spotykał się z rodziną, tak jak tutaj mamy na zdjęciu pokazane, unikatowe zdjęcia z lipca 1937 roku, kiedy Antoan spotyka się z panem Świniarskim, to po matce jeden z krewnych Antoana, i tutaj właśnie mamy takie spotkanie, kiedy po przylocie do Krakowa w lipcu 1937 spotyka się z rodziną. Antoan chciał dla tego Sieradza coś zostawić. Prezentujemy na tej wystawie oryginalny dokument z 1966 roku, kiedy to Antoan w związku z obchodami tysiąclecia państwa polskiego pragnie coś
dlatego się rada zostawić, coś zrobić. I właśnie jego marzeniem było zbudowanie na wzgórzu zamkowym gniazda orłów. Mamy tutaj pokazane zdjęcia tej makiety. Mamy również pokazane, jak dzisiaj byśmy to powiedzieli, wizualizacje, które przedstawiał ówczesnemu ministrowi kultury i sztuki Lucjanowi Motyce. Mamy też, proszę Państwa, unikatowe zdjęcie przedstawiające Antuana wraz ze swoim przyjacielem Jerzym Jankowskim na otwarciu, uroczystym otwarciu amfiteatru. Prezentujemy zaproszenie na tą uroczystość, jak również prezentujemy zdjęcie, gdzie Antuan właśnie w pierwszym rzędzie siedzi z Jerzym Jankowskim. Proszę Państwa, Antuan kochał latać, przy czym to latanie to nie tylko była jego przyjemność w samym lataniu, ale samoloty, a posiadał dwa samoloty. Prezentujemy, proszę Państwa, tutaj zdjęcia unikatowe. Kilka z nich jest po raz pierwszy publikowanych. To jest jeden samolot francuski, Farman F-391. Na tym samolocie Antuan tutaj przyleciał nad Sierad. W ostatnim czasie sieradzki artysta plastyk Czarek Zbrojewski namalował właśnie piękny obraz z tym samolotem. Ale Antuan posiadał jeszcze drugi samolot. To był Stinson Rallier, który zakupił podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, i taka ciekawostka. Ten samolot grał w latach 50. w filmie Babette idzie na wojnę. W roli głównej z Brigitte Bardot. I właśnie wtedy Antuan bliżej poznał Brigitte Bardot. Zaprzyjaźnili się od razu. I wtedy raz jedyny uczesał Brigitte Bardot w swojej fryzurze krótszej niż ona zwykle nosiła. I to jest tylko jeden, jedyny raz, kiedy Antuan właśnie uczesał Brigitte Bardot. Na uschyłku życia Antuan przyjechał do Sieradza. Wrócił do Sieradza. Stało się to w 1972 roku, w kwietniu. Kupił wcześniej posiadłość na ulicy Wierzbowej. Przyjaźnił się tutaj z Czesławem Adamiakiem, który był mistrzem fryzjerstwa, jak również przyjaźnił się również z księdzem Apolinarym Leśniewskim. I właśnie Czesław Adamiak rzucił taką myśl, aby w Sieradzu odbywały się konkursy uczniów fryzjerskich imieniem Antuana Cierpikowskiego. Antuan ten pomysł podchwycił. Na pierwszy taki konkurs, który się odbył 30 listopada 1975 roku w sali, w hali sportowej wtedy Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Broniewskiego, sam osobiście wręczał puchary, jak również wtedy wręczano dyplomy z osobistymi autografami Antuana Cierpikowskiego. Antuan Cierpikowski tutaj w Sieradzu zmarł. Miało to miejsce 5 lipca 1976 roku. Pogrzeb odbył się dwa dni później. Został pochowany na starej sieradzkiej nekropolii. W jego pogrzebie uczestniczyli nie tylko liczni fryzjerzy sieradzcy, ale również fryzjerzy w całej Polsce. Kiedy Antuan zmarł, fryzjerzy z Sieradza i z całej Polski postanowili ufundować mu na jego grobie pomnik, nagrobek. Taki, który on wcześniej już miał u siebie w Paryżu. Oczywiście nie jest to oryginalna kopia, nie jest to wierna kopia słynnego pomnika Duta Ksawerego Donikowskiego, dusza odrywająca się od ciała, czy inaczej mówiąc fatum, ale jest to takie naśladownictwo. I w 1984 roku przed wszystkimi świętymi taki pomnik
został odsłonięty na jego grobie. Od czasu pierwszego konkursu odbywają się co roku, z małymi przerwami, konkursy o puchar Antuana Cierpikowskiego, konkursy uczniów fryzjerskich. Tak jak mówiłem wcześniej, najpierw były to konkursy wojewódzkie, później ogólnopolskie, a kilka razy się zdarzyło, że były to konkursy międzynarodowe. Od lipca 2009 roku, setną rocznicę wydarzenia, kiedy to Antoine po raz pierwszy obciął kobiecie włosy, jak to się mówi, czy dokładnie rzecz ujmując, obciął Ewę Lavalière na chłopczyce, w Sieradzu odbywa się corocznie Open Hair Festival. W założeniach Open Hair Festiwalu było, że oprócz tych różnych imprez związanych z fryzjerstwem, ale nie tylko, z modą, Open Hair Café. Taki budynek powstał, jest na rynku i trzecim projektem było, że powstanie w przyszłości Open Hair Muzeum. Te wszystkie przedsięwzięcia są realizowane, natomiast Open Hair Muzeum w ostatnim czasie zapadła taka decyzja, że raz, że w związku z pandemią, drugi raz, że tak naprawdę tych pamiątek po Antuanie mamy tutaj niewiele i powstanie takie wirtualne muzeum. Wychodząc niejako naprzód tej bardzo cennej inicjatywie, prezentujemy właśnie dzisiaj tą wirtualną wystawę. Jeszcze jedna ciekawa inicjatywa, która się zrodziła w ostatnich latach. Z inicjatywy Sieradzan powstał Społeczny Komitet Budowy Fotela Antuana. Na czele tego komitetu stanęła pani Beata Walczak, ówczesna radna Rady Miejskiej. I właśnie dzięki jej uporowi szczególnie, aczkolwiek bardzo intensywnie działali wszyscy członkowie, dzięki przeprowadzonym zbiórkom, jak również dotacjom, taki pomnik stanął na sieradzkim rynku. Ogłoszono najpierw konkurs. Konkurs ten wygrał rzeźbiarz pochodzący z Kielc, pan Sławomir Micek, i od listopada 2015 roku na sieradzkim rynku stoi i przyciąga turystów fotel mistrza Antuana. Panie Janku, serdecznie dziękuję za przygotowanie kolejnej wystawy Sieradzkie ścieżki Antuana Cierpikowskiego. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, zapraszam teraz wszystkich na wirtualny spacer po sieradzkich ścieżkach Antuana Antoniego Cierpikowskiego, króla fryzjerów, fryzjera królów. Zespół Akord, działający w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu, wziął udział w muzycznym forum papieskim Klonowa 2020, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej. Przegląd odbywał się online. Uczestnicy przesyłali nagrania swoich aranżacji utworów, które były ulubionymi pieśniami Jana Pawła II. Zespół Akord z utworem Abba Ojcze zakwalifikował się do koncertu laureatów, czyli do wielkiego finału, w którym mógł zaprezentować się po raz kolejny online. W składzie jury byli Magdalena Grzechnik, Jerzy Kaszuba i ksiądz Fabian Domagalski. Akord zdobył nagrodę w postaci warsztatów wokalnych z trenerką głosu Magdaleną Grzechnik. Wszyscy uczestnicy przeglądu wykazali się zaangażowaniem i twórczym zapałem. Gratulujemy sukcesów. Yeah.
Z bólem i smutkiem informujemy, że 18 listopada 2020 roku odszedł ceniony przez nas wszystkich Edward Szydzisz. Postać wielowymiarowa, człowiek wielu talentów, otwartego umysłu i serca. Zapalony fotograf, potrafiący w zachwycający sposób ująć piękne okoliczności przyrody. Znany i lubiany w lokalnym otoczeniu i środowisku spółdzielców. Od lat 80. ubiegłego wieku związany ze spółdzielczością, a od 1991 roku z sieradzką spółdzielnią mieszkaniową, w której początkowo pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. W latach 1999-2009 przewodniczył Radzie Nadzorczej, a następnie do listopada 2017 roku był członkiem zarządu. Działał również w ogólnopolskich organizacjach spółdzielczych jako członek Rady Nadzorczej w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie i w Unii Spółdzielców. Był człowiekiem o dużej wrażliwości na los słabszych. Angażował się w działalność społeczno-kulturalną miasta i regionu. Od 2003 roku związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, a w latach 2003-2015 prezes zarządu oddziału powiatowego TPD w Sieradzu. Szczególnie bliski był mu los dzieci i ich rodzin, które wymagały pomocy. W 2019 roku otrzymał z rąk prezydenta miasta Sieradza tytuł sieradzkiego wolontariusza za wspieranie działalności środowiskowych ognisk wychowawczych. Współpracował także z 8 Telewizją Regionalną. Mamy nadzieję, że w miejscu, w którym się teraz znalazł, będzie mógł kontynuować swoje pasje i misje oraz nadal otaczać troską i opieką wszystko, co kochał wcześniej.